Zgierz. Miasto cudu gospodarczego. Miejsce, gdzie rozpoczął się dynamiczny rozwój Ziemi Obiecanej. To tu podpisany został dokument, który zdecydował o przyszłości całego regionu jako wielkiego centrum przemysłu włókienniczego. Po zaledwie kilku latach od tego wydarzenia prezes Komisji Wojewódzkiej, Rajmund Rembieliński, z dumą pisał o mieście. Zgierz okazuje się jedną z najbardziej uprzemysłowionych osad w kraju i może słusznie nazywać się ich stolicą. Zgierskie tkaniny podbiły rynek Cesarstwa Rosyjskiego, zaś kupcy chińscy sukna zgierskie nad wszystkie inne przedkładają, a kupujący na wyścigi jedni przed drugimi o sukno tego rodzaju ubiegają się. Szanowni Państwo, rok 2021 to wyjątkowy czas, w którym z dumą obchodzimy 200. rocznicę podpisania Umowy Zgierskiej. Wiedza własnej historii jest najważniejszą częścią naszej tożsamości. Przenieśmy się na chwilę do czasów Rajmunda Rembielińskiego i Stanisława Staszica, wizjonerów i twórców, dzięki którym powstające nowe miasto Zgierz stało się stolicą sukiennictwa w Królestwie Polskim. To właśnie wtedy, w oparciu o przywileje Umowy Zgierskiej z 1821 roku, dynamicznie rozwijająca się osada przemysłowa otrzymała prawa miasta wojewódzkiego. Stała się pierwszym, największym ośrodkiem przemysłu sukienniczego w Królestwie Polskim. Dzięki wizjonerskiej inicjatywie współdziałania władz z przedsiębiorcami opracowano założenia miasta idealnego, w którym rozwijał się przemysł i powstawały najpiękniejsze drewniane domy rzemieślnicze na ziemiach polskich. Ówczesny Nowy Zgierz był miastem nowoczesnym, przemyślanym co do formy oraz funkcji. Stał się idealną przestrzenią rozwoju przedsiębiorców i mieszkańców. Osadnicy, którzy przybyli tu z różnych stron Europy, stworzyli pełną energii międzynarodową społeczność, kształtującą rozwój przemysłu i kultury miejsca. Zgierz stał się miastem, na którym przez lata wzorowały się nowo powstające ośrodki przemysłowe. Szanowni Państwo, tak jak i wówczas, tak i dziś możemy być dumni ze Zgierza. Rajmund Rembieliński, wybierając Zgierz na ośrodek przemysłu sukienniczego, zmienił bieg jego historii. Spacerując dziś po uliczkach miasta, zatrzymajmy się przez chwilę i pomyślmy z wdzięcznością o ludziach, dzięki którym zaistniała ta niezwykła przestrzeń, będąca pomnikiem cudu gospodarczego sprzed 200 lat, a która dziś jest naszym domem i małą ojczyzną. Chrońmy ją i z dumą mówmy o swojej historii.